kurwa, z tego się strzelać nie da, no ja pierdolę. Jako, że w tym łajpie Tarko wyznaje zasadę najpierw masa, a później masa, porozmawiamy trochę o endurance. Jak go wbija, co zrobić, żeby wbić go szybciej, jaką mapę wybrać do wbijania endurance'a. Uwaga, ważny komunikat, nie trzeba wyznawać zasady, bierz pistolet i zapierdalaj naokoło resortu. Bo da się go wbijać, będąc całkiem dobrze ubranym gościem na mapie. Zaczniemy od tego, że endurance wbijamy wtedy, gdy nasza waga jest koloru zielonego. Problem w tym, że zakładając pancerz, hełm, broń i całą resztę itemów, które mają nam pomóc w przeżyciu, bardzo często będziemy z automatu wchodzić na rajd z żółtą wagą. Mało kto ubierając się na rajd patrzy na to, ile waży jego gear, albo czy ta apteczka przypadkiem nie jest trochę za ciężka. Dodam, że tym większy jest skill siły, tym więcej możemy nosić i nasza granica między zielonym a żółtym będzie się zmieniać. Zaczniemy sobie od pancerzy, których mamy kilka do wyboru. Pierwszym z nich jest 6B3TM, tak zwana musztarda. Jest to pancerz połączony z rigiem, czyli z automatu oszczędzamy od kilkuset do nawet 2 kg wagi na naszym PMC, bo nie musimy zabierać ze sobą riga. Czy jest to dobry pancerz? I tak, i nie. Na pewno posiada kilka plusów, bo jest mega tani, możemy go kupić na rynku w okolicach nawet 40k, zaś Uragmana za 55 tysięcy. Warto ten pancerz ubezpieczać, ponieważ często wraca, a jako że jest wykonany z tytanu, to bardzo dobrze się go naprawia. Waży on 9,2 kg. Kolejne Rigo pancerze z nieco lepszych i droższych to Anna Tactical M1 i Anna Tactical M2. Pierwszy z nich waży 8,3 kg, zaś drugi tylko 7 kg. Można je kupić na rynku. Anna M2 jest tańsza, ponieważ nie posiada dwóch miejsc 2x2. Wybór należy do Was. Jeśli dużo zabijacie, to warto dopłacić do M1. Zawsze możecie tam schować kask, słuchawki czy broń od przeciwnika typu UMP. Jeśli macie level Uragmana, to mega lekki jest Stranghawk z wagą 6,5 kg na wymianę Uragmana. Jeśli chodzi o pancerze, których ja używam, to Trooper o wadze 6,8 kg i 6B23 Mountain Flora z wagą 7,2 kg. Korunt z wagą aż 9,8 kg i przy nim zaczyna się problem, ponieważ musimy wybrać jakiegoś riga. Tutaj polecam Idea Chest Rig, które na rynku kosztuje około 10k i waży zaledwie 220 gram, gdzie Bang Gruber za 10k Uragmana kosztuje tyle samo, ważąc 700 gram. Oszczędzamy prawie pół kilograma, czyli około jeden załadowany magazynek. Przechodząc do ochrony naszej głowy, a raczej ozdoby, od której raz na jakiś czas odbije się kaliber 9-19, tu wyboru za dużego nie mamy. Ja wybieram zwykle 6B47 ratnik do kupienia u Prapora za 33k, TC2001, TC2002, później z droższych to Bastion na rynku w okolicach 60k z wagą 960 gram i Upscore 4 u Piłsudskiego, który waży 60 gram mniej. Jeśli chodzi o leczenie, omijam samochodówkę z wagą kilograma i afaka z wagą 800 gram. Ja biegam ze surwem, mimo tego, że jest cięższy od CMS-a, o jakieś 580 gram, wliczając nie zabieram ze sobą alu splita ważącego 220 gram. W moim przypadku ifak wystarcza z powodu injector case'a. Plecak, jaki ja zabieram, to daypack. Waży on 672 gramy, tematu słuchawek poruszać nie będę. Nie ma tam dużych różnic, a słuchawki wybiera każdy indywidualnie, tak jak lubi. Ale jakby ktoś chciał wiedzieć, to Tactical Sporty to moje ulubione. Temat broni zostawiłem sobie na sam koniec. Tutaj jest to bardzo ciężki temat, ponieważ każdy lubi grać z inną bronią. Patrząc pod kątem wagi, warto zobaczyć zakładkę SMG. Bronie z tej kategorii ważą bardzo mało. Z broni, których ja korzystam w tym wipe, to RPK, UMP, MP7, MP9, RFB, MDR, gdzie zdarza mi się wychodzić na rajd bez kasku, bo nie odbijam pocisków za często. Tutaj też uwaga dla ludzi lubiących bić się na daleko, tym większa ergonomia na broni, tym wolniej schodzi nam niebieski pasek. Jeśli chodzi o wbijanie endurance'a, to ważne jest kilka pierwszych sprintów, gdzie wchodząc w zakładkę skill, najeżdżając na endurance, widzimy czy mamy boost procentowy, czy w tym rajdzie uda nam się wbić jeszcze trochę, czy nie. Mapy, na których mi osobiście źle wbija się endurance, to Factory, Reserve i Customy, ponieważ nie raszuję dormów w pierwszych minutach. A spora ilość staszy na customach szybko zapełnia mi plecach. Dodatkowo, jeśli jesteście przy kasie, możecie wybudować sobie w kryjówce filtrację powietrza, do której wkładacie tak zwaną pralkę i wbijacie skille szybciej. Na sam koniec zapraszam Was na streamki na Twitchu, gdzie praktycznie codziennie gramy w Tarkowa. Możesz zostawić po sobie łapkę, a w komentarzu napisać, do jakiej najniższej wagi udało Ci się zejść. Myślę, że w tym poradniku troszkę Ci pomogłem i widzimy się na Twitchu.